Dzierżoniowskim policjantom wspólnie z myśliwymi z Koła Łowieckiego w Niemczy udało się przerwać proceder kłusownictwa, który w tym rejonie trwał już od kilkunastu tygodni. Pod koniec maja dzierżoniowska komenda została powiadomiona przez myśliwych z Koła Łowieckiego w Niemczy o kłusownictwie. W toku podjętych czynności ustalono, że od pewnego czasu na terenie działania właśnie Koła Łowieckiego z Niemczy nieznana osoba zakłada różnego rodzaju wnyki oraz pułapki. Dzierżoniowscy policjanci wraz właśnie z myśliwymi z Koła Łowieckiego podjęli działania, które przyczyniły się do przerwania tego procederu. Niestety w ujawnione w lesie druciane wnyki wpadła młoda kotna sarna. Policjanci wspólnie z myśliwymi jeszcze tego samego dnia wytypowali podejrzanego w tej sprawie. Został zatrzymany 64-letni mieszkaniec jednej ze wsi gminy Łagiewniki. W jego miejscu zamieszkania ujawniono rzeczy służące właśnie do kłusownictwa. Było to m.in. druciane wnyki oraz koła. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu, odpowie za kłusownictwo, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja wraz z myśliwymi apeluje do wszystkich odwiedzających pobliskie lasy o ostrożność i czujność podczas spacerów, a w razie zauważenia drucianych instalacji proszą o sygnał do Koła Łowieckiego lub do najbliższego posterunku policji.